Cześć, witam Was w nowym filmie na kanale Noto Pstryk. Dzisiaj przygotowałem dla Was zestawienie najlepszych plecaków do fotografii plenerowej, górskiej, wyprawowej czy podróżniczej. Ogólnie takiej, gdzie musimy zabrać ze sobą dużo sprzętu fotograficznego, długo z nim podróżować, ale też musimy mieć miejsce na jakieś inne rzeczy niż sprzęt fotograficzny, więc tutaj najlepiej sprawdzą się plecaki modułowe, gdzie mamy możliwość wyjęcia wkładów bądź elementów wkładu fotograficznego z plecaka i właśnie takie dla Was dzisiaj plecaki przygotowałem. Żeby nie było, że są to same bardzo drogie plecaki, bo rozumiem, że nie każdego będzie stać na taki plecak, to oprócz tych powiedzmy najlepszych, ale też jednocześnie drogich plecaków, przygotowałem dla Was kilka modeli, które są tańsze i prezentują po prostu dobry stosunek jakości do ceny i je pokażę Wam w drugiej części materiału. Więc zaczynamy. Zacznijmy sobie od marki F-Stop, bo jest ona chyba najbardziej rozpoznawalna, jeśli chodzi o takie plecaki. Sam zresztą używam F-Stopa, możecie go często zobaczyć na moich filmach. Jest to model Tilopa. Natomiast tutaj mam model Aina. I czemu w ogóle przedstawiam Wam te plecaki? Bo no, robiłem o nich już wcześniej filmy, tutaj na górze będą Wam się wyświetlać. Ale teraz cała ta linia plecaków została odświeżona, dlatego myślę, że warto Wam je pokazać. Odświeżona została ta główna seria tych najbardziej właśnie wyprawowych plecaków, w której skład wchodzą trzy modele Aina, Tilopa i Shein. Aina mam tutaj, jest to najmniejszy plecak z tej serii, Tilopa jest średnia, a Shein jest największy. Różnią się one detalami, ale ogólne wykonanie i te najważniejsze elementy plecaka są bardzo podobne w każdym z tych modeli. To, co się przede wszystkim zmieniło, to materiał. Mamy tu nowy materiał Dura Diamond, który ma być bardziej odporny, a jednocześnie lżejszy. No i tak właśnie jest. Jest on lekki, dobrze wykonany. Robi on też dobre wrażenie wizualne, bo ma takie ładne przeszycia. Są teraz dostępne trzy kolory tych wszystkich plecaków. Zielony, który mam tutaj, który no, mi prywatnie się bardzo podoba. Jest jeszcze kolor czarny oraz pomarańczowy. To, co się jeszcze zmieniło od samego materiału, z którego wykonany jest plecak, to na przykład sprzączki przy pasie biodrowym, czy tutaj są wykonane z aluminium, wcześniej były plastikowe. Mamy też dodatkowe siatki po dwóch stronach plecaka, więc łatwiej tutaj sobie zmieścić jakąś butelkę z wodą albo na przykład lekki statyw. W środku też mamy więcej przegródek. Ja oczywiście pokażę Wam to na przebitkach, ale tutaj w środku plecaka mamy więcej przegródek. Mamy na przykład przegródki na karty pamięci, takie magnetyczne tutaj w tylnej klapie plecaka, więc to jest na pewno na plus. Oczywiście we F-Stopie mamy cały zestaw wymiennych wkładów w różnych rozmiarach, więc możemy je sobie dostosować do po prostu naszych potrzeb, do tego ile sprzętu musimy zabrać, a tutaj w górnej części plecaka mamy miejsce na nasz jakiś prowiant, czy takie rzeczy po prostu, które potrzebujemy w terenie. Zamki na zewnątrz są klejone, poza tym zamkiem głównym do klapy. Oczywiście producent podaje, że plecak jest wodoodporny, ale weźcie pod uwagę, że to chodzi o odporność na jakiś nieduży deszcz bądź śnieg. Jeśli będziecie przez długi czas w jakichś intensywnych opadach, to każdy z tych plecaków, które Wam dzisiaj pokażę, w końcu przemoknie, więc trzeba w takim wypadku zakładać na nie po prostu dodatkowe pokrowce przeciwdeszczowe, kiedy faktycznie bardzo mocno pada albo długo jesteśmy w intensywnych opadach deszczu. Plecaki F-Stopa są świetnie wykonane, mają wygodne systemy nośne z porządnymi szelkami, porządnym pasem biodrowym. Do sprzętu mamy dostęp od tyłu. Tutaj mamy jeden sposób dostępu, nie ma żadnego bocznego, więc tutaj dostajemy się do sprzętu tylko od tyłu. Klapa otwiera się w taki sposób, jak widzicie, tutaj są te właśnie nowe przegródki. No i mamy wkład, w tym przypadku jest to dosyć duży wkład, ale tak jak mówiłem Wam, te wkłady są w różnych rozmiarach. Dodatkowo mamy pas piersiowy, który w tym modelu jest zdejmowany, wcześniej nie można było go zdjąć, to też na pewno jest na plus. Troki, które tutaj są z boku plecaka, które służą do mocowania statywu albo ewentualnie na jakieś kurtki czy karimaty, również można ściągnąć w tych nowych modelach, co też jest na plus, bo kiedy ich nie używamy, to po prostu niepotrzebnie nam one tutaj wiszą. Wcześniej nie można było tego zrobić. Jeśli chodzi o cenę, sam plecak to jest koszt około 1600 zł, jeśli mówimy o tej nowej, odświeżonej serii, a zestaw z wkładem tym dużym oraz dodatkowym pokrowcem przeciwdeszczowym to jest 1990 zł. Teraz przechodzimy do drugiej, najbardziej rozpoznawalnej marki, jeśli chodzi o tego typu plecaki, czyli do marki Shimoda, która również w swojej ofercie ma no, dużo różnych
plecaków właśnie dedykowanych do takiej fotografii plenerowej. Ja tutaj wybrałem dla Was dwa dosyć małe plecaki. Jest to model X30, który jest już jakiś czas na rynku i robiłem jego recenzję. Tutaj na górze wyświetliła Wam się karta. Oraz model Explore 30, ale również w odświeżonej wersji. Jak widzicie, plecaki są bardzo podobne do siebie. No, są w dokładnie tym samym kolorze. Jeden i drugi plecak występuje w kolorze właśnie takim zielonym albo ewentualnie czarnym. Wykonane są z takiego bardzo odpornego na wodę i na zabrudzenia materiału. Jest on taki śliski, robi bardzo solidne wrażenie. Zamki też są wysokiej jakości. Zamki na zewnątrz plecaków są klejone, więc tutaj na pewno ta odporność na wodę będzie na wysokim poziomie. Mamy wygodne systemy nośne. Szelki w jednym i drugim plecaku można ściągnąć i wymienić na inny model, na przykład grubszy albo bardziej dopasowany do kobiet. Można też regulować ich wysokość, więc tutaj bardzo dobrze można dostosować te plecaki do naszej sylwetki. W jednym i w drugim plecaku dostęp do naszego sprzętu jest od tyłu. Otwieramy klapę, tylko w przeciwieństwie do F-stopa, w tych plecakach klapa otwiera się na bok, a nie do tyłu. W jednym i drugim plecaku mamy miejsce na laptopa, na klapie. Jak widzicie, tutaj jest wolna przestrzeń, bo również w Shimodzie, tak samo jak we F-stopie, zmieniamy te wkłady i również jest ich kilka rodzajów, są w różnych wielkościach, więc można je dobrze do siebie dopasować. Czym się różnią te dwa plecaki? Zasadniczo tym, że ta seria X ma taką rolowaną klapę od góry. Niektórzy lubią to rozwiązanie, niektórzy nie. Dzięki temu możemy sobie wyregulować wysokość plecaka zależnie od tego, ile sprzętu ze sobą zabieramy. Tu w środku też mamy dodatkową kieszeń. Natomiast wersja ta Explore nie ma tego rozwiązania, ma standardowe zamki u góry odpinane. Więc w ten sposób dostajemy się do wnętrza plecaka. Jeden i drugi plecak ma sporo kieszeni, zarówno w środku, jak i na zewnątrz, więc tutaj dużo jakichś akcesorii sobie zabierzecie. I oprócz tego dostępu od tyłu do naszego sprzętu mamy też dostęp boczny. Odpinamy sobie jedną kieszeń i mamy tutaj również dostęp do wkładu. Wkłady też mają takie rozpięcie z jednej strony, żeby można było szybko aparat wyjąć gdzieś w plenerze. Z drugiej strony mamy miejsce na nasz statyw. Tu jest taki wyciągany element, który po prostu umożliwia łatwość zamocowanie statywu. To pokażę Wam lepiej po prostu na przebitkach. Więc plecaki bardzo podobne do F-stopa, z podobnym systemem, w zasadzie bardzo podobnymi wkładami. Natomiast tutaj mamy dodatkowo ten dostęp od boku, mamy inny materiał i to jest w zasadzie tyle, jeśli chodzi o różnicę między tymi plecakami. Jeden i drugi producent robi na pewno plecaki no, najwyższej jakości. Tutaj do jakiegoś wykonania, do tych zamków czy materiału nie trzeba mieć żadnych zastrzeżeń. Ja zresztą swojego F-stopa używam bardzo długo, bardzo mocno i intensywnie i nic się z nim nie dzieje, oprócz tego, że jest brudny, to nic się tam nie połamało, nie urwało, wszystko działa tak jak należy, więc te plecaki na pewno poradzą sobie z każdymi warunkami. Cena tego plecaka to jest 1200 zł za sam plecak oraz 1500 za plecak z wkładem. Natomiast plecak Explore to jest 1400 sam plecak, a 1700 zestaw z wkładem. Natomiast do każdego plecaka w zestawie jest pokrowiec przeciwdeszczowy, czego na przykład F-stop w zestawie do tych podstawowych samych plecaków bez wkładów nie daje. Trzecią firmą, którą mogę Wam polecić, jeśli chodzi o takie plecaki, to jest firma Mindshift. No i mam tutaj plecak, no jeden z większych, jest to Backlight 45 litrów, więc tutaj już zabierzecie naprawdę dużo sprzętu ze sobą. Plecak jest świetnie wykonany, z takiego bardzo solidnego, odpornego na wodę materiału. Przypomina on trochę ten materiał w tych nowych F-stopach. Wszystkie zamki, które są na zewnątrz plecaka, są klejone i mają też takie bardzo wygodne tutaj uchwyty, gdzie nawet w grubszych rękawiczkach bez problemu każdy z tych zamków sobie odepniecie. Z tyłu mamy bardzo solidny system nośny, widzicie takie grube szelki, który jest zrobiony z takiego oddychającego i szybko schnącego materiału. Oczywiście mam tutaj pas piersiowy, pas biodrowy też taki gruby z dodatkową kieszenią i ten pas biodrowy można zdemontować. Dostęp do sprzętu mamy z tyłu plecaka, tak samo jak we F-stopie, klapa otwiera się w dół. I w środku mamy duży, bardzo w sumie duży wkład na sprzęt fotograficzny. I co ważne, ten wkład jest w zestawie w cenie oraz mamy też w zestawie porządny pokrowiec przeciwdeszczowy. Możemy też go całkowicie zdemontować i wtedy mamy duży, wygodny plecak turystyczny. Na klapie mamy dwie dodatkowe kieszenie. Plecak też pomieści laptopa i to dosyć sporego. Mamy naprawdę dużą kieszeń na laptopa,
która mieści się tutaj z przodu plecaka, więc jest też dobrze tutaj zabezpieczona. To, co mi się też w nim bardzo podoba, to możliwość zdjęcia tej górnej klapy, bo mamy taką klapę, która ma tutaj dużą kieszeń na najważniejsze rzeczy. Można regulować sobie jej wysokość, więc można coś włożyć pod nią, na przykład jakąś kurtkę albo kask, ale też, co ważne, można tą klapę całkowicie zdemontować. Albo możemy ją po prostu odpinać i mamy tutaj dostęp do kieszeni, do naszego właśnie laptopa, bo tutaj jest ta duża kieszeń na laptopa, ale też możemy całkowicie zdemontować tą górną część i mamy po prostu taki bardziej standardowy, mniejszy plecak. Kiedy zabieramy mniej sprzętu, kiedy nie potrzebujemy tej części, to można ją zdemontować, mi się to bardzo podoba. I wtedy mamy tutaj jeszcze jedną taką zwykłą kieszeń na jakieś drobiazgi oraz właśnie dostęp do naszego laptopa. Dostęp do sprzętu fotograficznego jest tylko z tyłu plecaka. Jeśli chodzi o jakieś troki, no to mamy tutaj taką wygodną kieszeń z siatki oraz troki po bokach plecaka, więc możemy sobie statyw montować z jednej albo z drugiej strony, ale też mamy możliwość mocowania statywu tutaj od przodu, mamy tutaj taką chowaną kieszonkę i tutaj jest uchwyt na statyw, a tutaj mamy chowane troki, więc też statyw można zamontować od przodu. Plecak bardzo uniwersalny, świetnie wykonany. Też podoba mi się to, jak on wygląda. Jest tylko w takim szarym kolorze z zielonymi akcentami. Plecak kosztuje 1800 zł, ale mamy, tak jak mówię, ten już bardzo duży wkład w zestawie oraz pokrowiec przeciwdeszczowy. Więc tak podsumowując, to były trzy firmy, trzy rodzaje plecaków, które najbardziej Wam polecam, które moim zdaniem są najlepsze do takiej fotografii, czyli F-Stop, Shimoda oraz Mindshift. Z tych firm bym wybierał, jeśli chciałbym możliwie najlepiej wykonany, najbardziej odporny i najlepiej przemyślany plecak do fotografii właśnie krajobrazowej, górskiej czy podróżniczej. A teraz pokażę Wam trochę tańsze alternatywy. Pierwszym z tych bardziej budżetowych plecaków będzie plecak od Vanguarda. Jest to model Veo Active 53, ale jest on dostępny w czterech różnych rozmiarach, więc możecie wybrać po prostu mniejszy, jeśli nie potrzebujecie takiego dużego. Jest wykonany z solidnego materiału, zamki również są klejone. Co prawda widać tutaj na tych sprzączkach, na jakichś detalach, że nie jest to już tak dobra jakość wykonania jak w przypadku poprzednich plecaków, no ale jest on też zdecydowanie tańszy. Co ważne, mamy tutaj duży, wygodny system nośny z porządnymi szelkami, z porządnym, dużym pasem biodrowym, na nim też jest kieszeń, można go wymontować, więc to jest najważniejsze podczas podróży z takim plecakiem, żeby ten system był po prostu wygodny. Z tyłu mamy odpinaną klapę, tak jak w przypadku poprzednich plecaków, w ten sposób dostajemy się do sprzętu. I jak widzicie, w środku mamy wkład, on jest tutaj zabezpieczony jeszcze dodatkowym takim materiałem, no i on jest bardzo duży, zajmuje praktycznie cały plecak. Przegródki są solidne, zmieścimy tutaj dużo sprzętu. Na samej klapie mamy miejsce na dużego laptopa oraz na tablet. Jedyne co, to nie widziałem za bardzo w ofercie mniejszych wkładów. Być może wkłady po prostu z mniejszych plecaków do niego pasują, ale wydaje mi się, że w przypadku Vanguarda trzeba kupić po prostu plecak z takim wkładem i go używać, a nie bardzo mamy do wyboru jakieś mniejsze wkłady, jak chociażby we F-Stopie czy w Shimodzie, więc to jest pewne ograniczenie. Tutaj z tyłu mamy jeszcze takie miejsce, żeby zaczepić plecak na torbę podróżną, kiedy jeździmy z walizką po prostu. Na zewnątrz mamy troki do mocowania statywów, zarówno po bokach, jak i tutaj z przodu. Mam też od góry taką trochę zwijaną klapę, ją tutaj odbezpieczamy tym jednym trokiem i wtedy ona się tak otwiera, wygląda dosyć dziwnie, ale zmieścimy tutaj sporo rzeczy w środku. No i w tym plecaku jest no, jedna z ciekawszych rzeczy, którą do tej pory no, widziałem w jakimkolwiek plecaku, bo z tej strony mamy kieszeń, w której jest ukryte złącze USB i tutaj w środku plecaka wychodzi nam kabel z dużym USB na końcu. Służy to do tego, że możemy mieć powerbank podpięty w plecaku, a tutaj może nam wychodzić kabel i możemy używać naszego smartfona, kiedy się rozładował, na przykład, żeby wyznaczać jakieś szlaki. Fajne rozwiązanie, dosyć nietypowe, nigdy wcześniej się z czymś takim nie spotkałem. Tutaj też mamy dodatkowe mocowanie na statyw, taką większą, wygodną kieszeń. I co jest dobre w tym plecaku, to, że oprócz tego dużego wkładu w cenie dostajemy również dodatkowy, porządny pokrowiec na duży obiektyw oraz taki dodatkowy pokrowiec na jakieś akcesoria. Wadą jego jest to, że jest jednak dosyć ciężki, bo myślę, że to jest waga w okolice 3 kg, więc za te wszystkie gadżety niestety płacimy większą wagą samego plecaka. Natomiast kosztuje on 1100 zł, więc biorąc pod uwagę, że dostajemy duży wkład, dostajemy te dodatkowe akcesoria, sam plecak jest dosyć dobrze wykonany, na pewno jest wygodny, to uważam, że jest to bardzo rozsądna cena, no i myślę, że warto go polecić.
Następny plecak to model Falcon 400 od firmy Benro. No jest to plecak najbardziej specjalistyczny z tych wszystkich, bo jest on dostosowany typowo do fotografii dzikich zwierząt bądź jakiegoś sportu z bardzo długimi teleobiektywami. Jest to typowo plecak pod przenoszenie aparatu z wielkim, ciężkim teleobiektywem. Wykonany jest z bardzo takiego solidnego materiału, przypomina plecaki wojskowe. Nie jest on wodoodporny sam w sobie specjalnie, no bo nie mamy tu klejonych zamków, ale w zestawie znajdziemy pokrowiec przeciwdeszczowy. Tutaj większość kieszeni na jakieś akcesoria mamy na zewnątrz plecaka, zarówno tutaj z przodu mamy jakieś przegródki na najważniejsze rzeczy, od boku też mamy takie dwie duże kieszenie, więc jakieś akcesoria montujemy tutaj do zewnątrz plecaka. Mamy też tutaj taki pokrowiec na jakiś obiektyw, mamy też dużo tutaj troków po bokach, więc wszystko mocujemy do zewnątrz plecaka, żeby w środku mieć po prostu jak najwięcej miejsca na właśnie ten duży teleobiektyw. Jeśli chodzi o system nośny, mamy tutaj bardzo solidne, grube szelki oraz porządnie tutaj wykonane plecy, no bo będziemy nosić ten ciężki zestaw, więc ważne, żeby to było wygodne. Mamy solidny pas biodrowy, a jeśli chodzi o wnętrze plecaka, to dostęp do sprzętu mamy tylko od góry. Tutaj mamy taki duży uchwyt, żeby przenosić plecak. Jeśli odepniemy sobie te zamki, na których zresztą jest tutaj też dodatkowe zabezpieczenie, można założyć na nie kłódkę, to w środku znajdziemy całą tutaj właśnie przestrzeń dostosowaną do przenoszenia po prostu teleobiektywu. Mamy tutaj takie wykonane z gąbki zabezpieczenie. Na dole mamy też takie bardzo solidne zabezpieczenie, żeby gdzieś naszego obiektywu od spodu nie poobijać. No kiedy przenosimy tu na przykład drogi teleobiektyw warty tam 40 czy 50 tysięcy, no to ważne, żeby to wszystko było po prostu dobrze zabezpieczone. W środku znajdziemy dwie dodatkowe przegródki. Niestety nie ma tutaj miejsca na laptopa. Tutaj znajdziemy też dodatkowe przegródki na klapie, na jakieś karty pamięci czy inne drobiazgi. Tutaj nie mamy wkładów, ale wszystkie te elementy dodatkowe, jak to czy to, można po prostu zdemontować, odpinając te rzepy i zamienić po prostu też ten plecak na zwykły plecak, taki powiedzmy turystyczny czy jakiś taktyczny. Więc jak najbardziej też wpisuje się w tą ideę dzisiaj, czyli tych takich plecaków modułowych. No i też wyróżniam go ze względu na cenę, bo kosztuje 700 zł, więc to nie jest drogo jak za taki specjalistyczny, dobrze wykonany plecak. I też jeśli właśnie fotografujecie dziką przyrodę, macie długi teleobiektyw, to mogę go Wam jak najbardziej polecić. Ostatni plecak wyróżniam głównie ze względu na cenę. Jest to plecak marki Nest i jest bardzo tani, bo kosztuje 380 zł, więc jeśli podróżujecie po górach ze sprzętem od czasu do czasu, nie potrzebujecie takiego profesjonalnego, wyprawowego plecaka za 1000-1500 zł, to jak najbardziej można kupić taki plecak, tym bardziej, że to co najważniejsze to on w sobie ma. Mamy wygodny system nośny z takimi dosyć grubymi szelkami. Tutaj myślę, że dosyć dobrze też będzie oddychała ta tylnia część. Materiał jest taki lekki, ale mamy w zestawie pokrowiec przeciwdeszczowy, więc kiedy będzie padać, to zakładamy pokrowiec i nie ma problemu. Właśnie lekkość plecaka jest też jego dużą zaletą, bo waży on 1300 gramów, więc no jest naprawdę lekki w porównaniu do tych wszystkich takich bardziej specjalistycznych modeli. Z zewnątrz mamy tutaj uchwyty na statyw, mamy troki z jednej i drugiej strony, mamy też taką kieszeń z siatki. Z tej strony mamy dostęp do sprzętu, bo sprzęt tutaj jest jakby w dolnej części. W dolnej części mamy wkład, który pomieści nam jeden aparat większy z jednym obiektywem albo jeden mniejszy aparat z dwoma obiektywami i też ten wkład można stąd wyciągnąć i połączyć tą dolną część z górną częścią i mieć po prostu zwykły plecak na co dzień, więc też jak najbardziej jest on modułowy. Jeśli chodzi o górną część, to właśnie jest ona dostosowana do przenoszenia takich zwykłych rzeczy osobistych. Rozpinam ją tutaj tymi dwoma klipsami. Mamy tutaj taki ściągacz jak w zwykłych plecakach turystycznych. No i w środku mamy po prostu tutaj dosyć sporą przestrzeń na jakąś kurtkę, jedzenie i tak dalej. Tutaj też w środku jest dodatkowa kieszonka. Tutaj z przodu też mamy jakąś dodatkową kieszeń, więc w zasadzie mamy tutaj wszystko to podstawowe, co potrzebujemy przy takim plecaku, czyli miejsce na jakieś rzeczy osobiste, miejsce na sprzęt foto, możliwość jakiejś manipulacji tą przestrzenią i wygodny, całkiem wygodny system nośny z pasem biodrowym, z wygodnymi szelkami. To jest to, co potrzebujemy, to jest taka podstawa, którą potrzebujemy podczas chodzenia z plecakiem po górach, czy gdzieś właśnie w plenerze. I ten plecak jak najbardziej to ma za 380 zł, więc jak najbardziej też go Wam mogę polecić. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że to zestawienie pomoże Wam wybrać dobry plecak właśnie do fotografii podróżniczej, przyrodniczej, czy właśnie jakiejś wyprawowo-górskiej.
Mam nadzieję, że któraś z tych propozycji, czy tych bardziej drogich, czy tych tańszych, przypadnie Wam do gustu. Wszystkie znajdziecie w sklepie NotopStryk. Podlinkuję Wam te produkty pod tym materiałem. Widzimy się niedługo w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć!